Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witamy Was w ramach 17. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, cyklu spotkań Kawa z Jarmużem. Pewnie pijecie kawę z różnymi dodatkami, z cukrem, z kardamonem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek pił kawę z Jarmużem. Ja będę miała tą przyjemność przez cały tydzień, ponieważ obok mnie na kanapie siedzi dr Sławomir Jarmuż, polski psycholog, założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej Moderator z Wrocławia. I jako psycholog myślę, że Sławek nam pomoże rozwiązać niejeden problem i odpowiedzieć na niejedno pytanie dotyczące tego, jak skutecznie ludzi zachęcać do weganizmu i jak skutecznie naszą ideę jeszcze bardziej wdrażać w czyn. Witamy Cię serdecznie, Sławku. Dzień dobry. Witam wszystkich. Rozmawiamy już kilka dni o tym, o ludziach właściwie. I troszkę się kręcimy wokół tego tematu, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na tym punkcie, czym się kierują ludzie. Mówiłeś w poprzednich odcinkach o tym, że dla niektórych jest ważniejsze moje dobro, konsekwencje dla mojego organizmu, na przykład w przejściu na dietę wege, a dla niektórych bardziej te wartości. Ale czy możemy zakładać, że człowiek, który mówi, rzucam dietę dla mojego zdrowia, kiedyś zmieni swoje podejście też na bardziej oparte o wartości, o dobrostan zwierząt? Czy to jest zmienne, czy to jest stałe? Jak to działa? No tak. Oj, wartości to są te, można powiedzieć, motywy, które dla ludzi są często najważniejsze. Przynajmniej w ich deklaracjach. Jeżeli popatrzymy na praktykę społeczną, zwłaszcza na badania psychologiczne, to sprawa wydaje się daleko bardziej złożona. No bo jeżeli mamy w psychologii na przykład różnego rodzaju skalę wartości. Nawet jako ciekawostkę można powiedzieć, że w Polsce systematycznie od dziesiątków lat najważniejszą wartością jest oczywiście rodzina. Jesteśmy pod tym względem w czołówce europejskiej, jeśli nie światowej. Rodzina jest niezwykle ważną wartością, albo najważniejszą. W innych krajach już tak nie jest. Kierujemy się oczywiście w życiu wartościami, z tym, że nie doceniamy roli sytuacji. To, co jest olbrzymim osiągnięciem psychologii w ostatnim półwieczu, można by powiedzieć, to jest pokazanie, jak sytuacja wpływa na nasze zachowania oraz jak wpływają czynniki kompletnie nieświadome. Kompletnie nieświadome. Może nie chodzi tutaj o podejmowanie bardzo ważnych i dalekosiężnych decyzji, ale takich codziennych w życiu. Na przykład, co będę jadł. Tutaj akurat pokusa związana z jedzeniem jest niezwykle silna i no, to, co mamy teraz, tak bym powiedział, innego rodzaju pandemię w świecie cywilizowanym, pandemię otyłości. To jest już pandemia wręcz. To jest z czym związana? Po pierwsze z nadmiarem jedzenia, z niską jakością tego jedzenia, ale nade wszystko, w pierwszym rzędzie, z nieopieraniem się pokusie, czyli wpływem sytuacji. Gdybyśmy zapytali ludzi o ich wartości związane ze zdrowiem, to najczęściej deklarują, że zdrowie jest dla nich niezwykle ważne. Do wieczora, kiedy na stole pojawi się ulubiony posiłek, którego wiedzą, że nie powinno się zjeść przed snem. Więc co innego deklaracja wartości, a co innego realne zachowanie. Nie chcę przez to powiedzieć, że w przypadku weganizmu nie działają wartości. Oczywiście, że działają i one mają tutaj zasadnicze znaczenie. Ale jeśli pytasz, Aniu, o wartości w ogóle, jak one działają, to mniej niż nam się wydaje. Mamy w psychologii różnego rodzaju eksperymenty na ten temat. Opowiem o jednym takim sztandarowym, można by powiedzieć, od którego zaczęły się badania nad rolą wartości. Bardzo sprzed kilkudziesiątków lat badania, które nazwano Miłosierny Samarytanin. Badanie prowadzono wśród studentów teologii, a więc ludzi
wierzących, dla których kwestie religijne były niezwykle istotne. Stanowiły ich ważne wartości, może nawet najważniejsze. Studenci ci mieli wykład na temat historii miłosiernego, biblijnej historii miłosiernego Samarytanina, czyli człowieka, który w największym skrócie pomógł swojemu wrogowi. Studenci po wysłuchaniu tego wykładu, po zajęciach, mieli udać się do innego budynku, w którym mieli opowiedzieć o tej historii innym studentom, czy innym grupom. Eksperyment tak zorganizowano, że każdy z tych studentów, idąc do innego budynku w innej części uniwersytetu, przechodził koło człowieka, który leżał i potrzebował pomocy, tak jak ów Samarytanin. Przy czym połowę studentów poinformowano, że mają czas, mogą spokojnie sobie tam iść do tego budynku, gdzie mieli mieć zajęcia, a połowie studentów powiedziano, że są praktycznie spóźnieni, powinny się bardzo pospieszyć, bo tam już na nich czekają. Każdy z nich przechodził koło osoby potrzebującej pomocy. Oczywiście podstawionej przez eksperymentatorów. No i badano, ile osób zatrzyma się z jednej grupy, z drugiej, żeby pomóc potrzebującemu. Okazało się, że w grupie, która się nie spieszyła, zatrzymało się 75% studentów. Pytanie, dlaczego tylko 75%, skoro to wartość jeszcze podkreślona wykładem o miłosiernym Samarytaninie. Natomiast szokujące były dane w drugiej grupie, w której zatrzymało się około 25% studentów. W jednej i w drugiej grupie studenci mieli podobne wartości. Ale czym się różnili? Sytuacją. W jednej sytuacji byli w presji czasowej, w drugiej nie. Presja czasowa spowodowała, że nie zachowali się szlachetnie, nie pomogli potrzebującemu. Ten eksperyment uruchomił więcej eksperymentów na ten temat i konkluzje są takie, bym powiedział, niezbyt zachęcające. Otóż wartości są, kierujemy się wartościami, nie chcę ich zdeprecjonować. Chcę tylko powiedzieć, że one są trochę przereklamowane. A więc jeżeli mamy na przykład namawiać do weganizmu jak najbardziej wartości, też warto zwrócić uwagę osobom, które chcą na tę drogę swojego życia wejść, żeby tak sobie tworzyły sytuację, żeby wytrwać w swoich wartościach. A więc na przykład, żeby unikały sytuacji, w których będą narażeni na pokusę. Bo wartości wartościami, ale jeżeli środowisko nie sprzyja właśnie tego rodzaju zachowaniom, jak jedzenie mięsa, to tym większa szansa, że nawet trzy wartości zostaną zrealizowane i rzeczywiście będziemy wytrwali w tym, co sobie kiedyś postanowiliśmy. Dziękuję za dziś. Bardzo dziękuję.